Wojtkowi. No absencja Wałdocha, Juszkowiaka, Kałużnego to duży ból głowy Jerzego Engela. Zupełnie co innego chciał sprawdzać, a teraz w konieczności eksperymentuje w linii obrony. Polacy, rzut rożny. Cudowna interwencja Marco Pascoli. Doświadczony, grał swego czasu w Anglii, w Nottingham, w Serie A, w Cagliari. Pamiętasz, po tym takim okresie wzlotu, kiedy byli w finach mistrzostw świata, w finach mistrzostw Europy, raczej przeżywają gorsze chwile. Trenerzy, w tym obecny Argentyńczyk Strozero, narzeka na brak młodej, zdolnej grupy, którą mógłby wprowadzać śmiało do reprezentacji Szwajcarii. Sierczewski szybko do Karwana, akcja polskiej drużyny, Karwan atakowany tam przez Furnię, ale utrzymuje się przy piłce. Karwan ma tutaj Kłosa. Kłos, szybkie zgranie, Kryszałowicz na pole karne, Kryszałowicz do Kłosa, teraz okazja dla Polaków, Kłos i oczany by gol! Zależy mu na grze, jak wiemy, Superbiller, rezerwowy bramkarz reprezentacji Szwajcarii.
za chwilę Marcin Żerwakow, szansa dla Polaków, ładne zdanie do krzyżówka, 4-0! O pięknie! Oby tak mocno, proszę Państwa! No była to rzeczywiście firmowa akcja polskiej drużyny na sekundy przed końcowym gwizdkiem cypryjskiego arbitra Papajan. A powracając do Matyska, ciesząc się w bramki krzyżówka, kolejnej debiutantki bramki, bo do tej pory ani krzyżówek, ani Karwan bramek nie strzelali dla reprezentacji Polski, a dzisiaj strzelili. To kończę o Adamie Matysku. Mówi Super Bider, popełnił błędy. Wiem, że był ulubieńcem szkoleniowca, ale myślę, że wrócę już w najbliższym meczu Bundesligi do pierwszego składu. A to powtórka bardzo ładnej akcji Marcina Żewłakowa i Jacka Krzynówka. Pierwsza piłka, śliczne, czyste uderzenie i 4-0 dla polskiej reprezentacji na Cyprze w Larnace. W towarzyskim meczu brawo Polacy. A gdy wczoraj rozmawiałem długo w hotelu, zażartował do mnie kapitan polskiej reprezentacji Jacek Gliński. Nie będziemy gorsi od Małysza. Oby tak, za niespełna miesiąc w Oslo z Norwegią.